Eureka. 2 sierpnia 216 roku przed naszą erą kartagiński wódz Hannibal, jeden z najlepszych dowódców antycznego świata, pokonał sromotnie rzymskie legiony w bitwie pod Kanami, stając u bram Rzymu, co dla pokoleń zachowało się jako przysłowiowa przestroga w powiedzeniu Hannibal ante portas, czyli Hannibal u bram. Sierpień okazał się wyjątkowo niekorzystnym miesiącem dla innego imperium, czyli Bizancjum, które doznało dwóch wielkich klęsk. W 636 roku z rąk Arabów i 1071 z rąk Turków Seldżuckich. Z kolei okazał się łaskawym miesiącem dla Tudorów, kiedy w 1588 roku Elżbieta I powstrzymała hiszpańską armadę. Dla nas szczególnie istotna jest sierpniowa, zwycięska dla Polski batalia z bolszewikami u wrót Warszawy, zwana Bitwą Warszawską czy Cudem nad Wisłą. Kolejną sierpniową bitwą jest ta o sowiecki Stalingrad, kiedy to w sierpniu 1942 roku wojska niemieckie rozpoczęły zajmowanie miasta, a w finale okazało się to punktem zwrotnym na froncie wschodnim. O przełomowych w dziejach świata bitwach sierpniowych przypomnę w rozmowie z Piotrem Soleckim, historykiem, który jest gościem Jedynki Polskiego Radia. Witam pana w programie pierwszym. Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. 2 sierpnia, 216 rok przed naszą erą, Hannibal. To imię brzmi złowieszczo. Największy wódz swojej epoki pokonał rzymskie legiony w bitwie pod Kanami, stając u bram Rzymu. Hannibal, jak mówią historycy, miał do dyspozycji około 40 tysięcy piechoty i 10 tysięcy kawalerii. Rzymianie nie byli gorsi, a może nawet lepsi, szczycili się około 80 tysiącami żołnierzy, mieli też 6 tysięcy jazdy. No, ale finał bitwy był taki, jaki był. Dziś to w południowych Włochach. 70 tysięcy zabitych i to w kilka godzin. Po prostu mówi się o rzezi pod Kanami. Skala niespotykana w antycznym świecie? Tak, znaczy jak na tamte czasy na pewno Hannibal to postać zarówno znana ze starożytności, jak i w ogóle znana z podręczników militariów. Wspomniała pani tutaj o Bitwie Warszawskiej, my się na niej również wzorowaliśmy, na Wiktorii Kanneńskiej. Ale co jest tutaj bardzo ważne, Hannibal odnosi wielkie zwycięstwo, pogrąża armie rzymskie, ale nie rusza na stolicę, czyli na Rzym, nie odnosi tego ostatecznego zwycięstwa, czyli nie rzuca Wilczycy Kapitolijskiej na kolana, tylko, no można powiedzieć, zadaje potężny cios. Jak to powiedział jeden z dowódców samego Hannibala, Hannibalu, potrafisz wygrywać bitwy, ale wojen nie potrafisz wygrywać. Tutaj chodziło o to, żeby Republikę Rzymską ostatecznie pokonać. To się niestety nie udało. Rzym się podniósł, Rzym zbudował kolejne legiony, zdobył Hiszpanię, pokonał ostatecznie Hannibala, wroga. To teraz o klęsce dla innego imperium. Sierpień okazał się takim właśnie momentem dla Bizancjum, które doznało dwóch wielkich klęsk na przestrzeni kilku wieków nad rzeką Jarmuk. To był rok 636 z rąk Arabów i pod Manzikertem. To był rok 1071, tym razem z rąk Turków Seldżuckich. Jarmuk to rzeka bliskowschodnia, dopływ Jordanu, graniczy między Syrią i Jordanią oraz Izraelem i Jordanią, bardzo kluczowe miejsce. Na północnym brzegu rzeki Jarmuk znajdują się wzgórza Golan, także znane z historii nam współczesnej. No i miasteczko Manzikert, forteca właściwie w Armenii, rok 1071, bitwa między wojskami cesarza bizantyjskiego i sułtana. Finał. Załamanie potęgi Bizancjum, a cesarz w niewoli. To musiało się tak skończyć? To musiało się niestety tak skończyć, ponieważ Turcy to znakomici wojownicy na koniach, budzący grozę na Bliskim Wschodzie. Zresztą odwołując się do wcześniejszej bitwy nad rzeką Jarmuk, to również no, nikt nie spodziewał się też aż takiej klęski. Natomiast obie bitwy to pokaz tego, jak to imperium chyli się ku upadkowi. Ja przypominam, że to jest ta młodsza siostra dawnego imperium rzymskiego, tak zwane Bizancjum, i ono na przestrzeni wieków spotyka kolejnych wrogów. To byli Awarowie, byli Słowianie, mamy tutaj właśnie Arabów, mamy Sasanidów, czyli Persów, mamy również tutaj Turków Seldżuckich, więc tu jest mnogość tych wrogów i sam fakt, że w ogóle Bizancjum przetrwało te 1000 lat, to jest fenomen, ale no niestety przychodzą takie wielkie klęski. Ta rzeka Jarmuk, wykorzystanie burzy piaskowej,
która przeszkodziła w działaniach wojennych Bizancjum. Przyroda często włącza się w pola bitewne. Znamy z Europy dokładnie zima na wschodzie. Kampania napoleońska. Tak, a tutaj mamy właśnie burzę piaskową w bitwie nad rzeką Jarmuk. Natomiast w bitwie pod Manzikertem Roman Diogenes zostaje wzięty do niewoli przez sułtana Alp Arslana, czyli tego lwa tureckiego, który zajmuje Bliski Wschód. Efekt jest bardzo istotny, bo za chwilę ta bitwa pod Manzikertem zmienia układ sił na Bliskim Wschodzie, a ta zmiana układu powoduje wyprawy krzyżowe, więc jeżeli szukamy genezy wypraw krzyżowych, zaczynamy od bitwy pod Manzikertem. To teraz o przełomie na morzach i lądach. Wielka Armada, tak nazywano flotę hiszpańską, nazywano też niezwyciężoną armadą. Tymczasem w wyprawie na Anglię armada ta niezwyciężona została zniszczona w pierwszej dekadzie sierpnia 1585 roku. Królowa angielska Elżbieta I triumfowała i to było właśnie załamanie dominacji hiszpańskiej na morzach i narodziny nowej potęgi morskiej, czyli Anglii, czy później Wielkiej Brytanii. Tak, Tudorowie inwestują we flotę. Zaczął to już Henryk VIII. Tymczasem mamy konflikt na podłożu religijnym. Mamy hiszpańską monarchię Habsburgów katolicką, dokładnie, która zbiera wszystkie swoje siły w dwóch głównych portach, w Lizbonie i Kadyksie. I ma wypłynąć wielka, właśnie tak pani wspomniała, armada, czyli no, zbieramy wszystkie siły. Tymczasem ku tym portom kieruje się słynny angielski korsarz Francis Drake, który nęka tą armadę jeszcze przed samym wypłynięciem. W Kadyksie niszczy część floty, on pilnuje tych mórz i on stara się wykorzystać swoje umiejętności nawigacyjne, swoje doświadczenie morskie, oceaniczne. No i to przynosi potem skutki, kiedy ta wielka armada wolno będzie się poruszała w kierunku Flandrii, tych Niderlandów hiszpańskich, żeby uzupełnić przed inwazją zapasy, to co ciekawe, mieli jedną, jedyną szansę, żeby rozbić flotę angielską. Kiedy ta flota angielska stała w porcie w Plymouth i wtedy można było ją zniszczyć, ponieważ wiatr sprzyjał. Dlaczego to się nie udało? Przypadki w historii, czyli wtedy, kiedy zebrała się admiralicja hiszpańska, ten główny admirał hiszpański Medina Sidonia uznał, że trzymamy się planu, pozostali mówili, nie, nie, teraz jest moment na zwycięstwo i tego momentu już się nigdy nie odzyskało, co zresztą potem z przekąsem podkreślił Francis Drake, że mieli jedną, jedyną szansę. No właśnie, wydaje się, że jednak szansę wykorzystali Polacy. Decydująca walka o Warszawę w wojnie polsko-bolszewickiej rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku, kiedy bolszewicy przełamali polską obronę i zajęli Radzymin. Toczyły się krwawe walki, także pod Ossowem. 15 sierpnia polscy żołnierze odparli wojska bolszewickie. To nazwano cudem nad Wisłą, ale zdaje się, że za tym cudem stała taktyka wojskowa, chociaż wszystko przemawiało za tym, że no, ciężko będzie i rzeczywiście cudu potrzeba. Tak, odwołując się do tej tradycji francuskiej, przypominam, w 1914 mamy słynną bitwę nad rzeką Marną, która uratowała stolicę Francji, Paryż. Tutaj ratujemy stolicę Polski. Ostateczny plan obrony opierał się na Wiśle, stąd właśnie ta słynna bitwa warszawska, która miała różne elementy w sobie, bo zarówno to, co pani wspomniała, ten Radzymin wielokrotnie przechodzący z rąk do rąk, walki pod Ossowem, śmierć księdza Skorupki, mamy też Pogonowskiego, mojego krajanina z Łodzi, który walczy pod Radzyminem i tam traci życie, mamy również Piątą Armię Sikorskiego, który znakomicie walczy z trzema jednocześnie jednostkami sowieckimi na północ od Warszawy i kontruderzenie z nad rzeki Wieprz, które no, przesądza o losach Bitwy Warszawskiej, kiedy to właśnie osobiście Józef Piłsudski prowadzi 5 dywizji, w sumie bezpośrednio 3 dywizje, ale 2 są osłonowe, legionowe i to powoduje uderzenie na skrzydło 16 Armii i ostatecznie rozbicie i wycofanie się bolszewików. Ten słynny manewr z nad Wieprza, zaskakujący dla bolszewików, ale sprytnie wymyślony. Trwa dyskusja, kto był autorem tego sprytnego manewru. No, trzeba tutaj chyba oddać wszystkim laury, bo zarówno generałowi Rozwadowskiemu, który był twórcą planu, jak i wodzowi naczelnemu. Wodzowi, dokładnie, marszałkowi Piłsudskiemu. Był to znakomity tandem dowódców, którzy wykonali świetną robotę i obronili Polskę. Dalsze losy tych obu wodzów niestety poróżniły ich Rozeszły trochę. Się, tak. Niestety potem nastąpił zamach majowy i odwróciły się role. Przypominam, że generał Rozwadowski będzie bronił Warszawy przed wchodzącym do Warszawy Józef Piłsudskim, ale to już jest inny etap, inna historia. A propos ojców tego sukcesu, Bitwy Warszawskiej, to trzeba także dodać polskich kryptologów.
Oczywiście, tak. Ich rola tutaj, tego zwierciadła, które było za plecami bolszewików i można było ich rozczytywać, była niebagatelna. Również autorytet Józefa Hallera, który werbował do wojska, Witosa, który zachęcał chłopów, Daszyńskiego, który zachęcał robotników, no i oczywiście Kościół Polski. Myślę, że ten bardzo ważny aspekt wiary, to też była trochę wojna religijna, gdzie tutaj staraliśmy się powstrzymać tą bolszewicką swołycz również w oparciu o Matkę Boską. Mi się to dzisiaj niektórym niewierzącym wydaje tak trywialne, ale to naprawdę był ważny element walki, że Bóg stoi po naszej stronie. Pozostańmy w naszej części Europy, może trochę dalej, bardziej na wschodzie. Ponad 20 lat po Bitwie Warszawskiej, bitwa stalingradzka między Niemcami a Związkiem Radzieckim, do niedawna sojusznikami, teraz wrogami, to jedna z najważniejszych i przełomowych bitew II wojny światowej, toczona na froncie wschodnim o kontrolę nad miastem Stalingrad w południowej Rosji. Rozpoczęła się w końcu sierpnia 1942 roku, trwała do lutego 1943 roku i przyniosła spektakularną kapitulację Niemiec pod Stalingradem. Zginęło lub zostało wziętych do niewoli ponad 500 000 niemieckich żołnierzy i sojuszników, a radzieckie straty wcale nie były mniejsze, także porażające. Kocioł stalingradzki to jedno z określeń tego wydarzenia. Dlaczego właśnie bitwa tam? Otóż jesteśmy w fazie operacji wschodniej, czyli tej operacji Barbarossa, która się zatrzymała powiedzmy na przedpolach Moskwy. Wojska hitlerowskie zajęły właśnie Ukrainę, są blisko Moskwy, próbują zająć Leningrad. I teraz jest taki plan w tym roku 42 latem, zajęcia roponośnych obszarów na Kaukazie. Początkowo Stalingrad w ogóle nie znajdował się w jakichś planach operacyjnych. I kiedy rusza ta ofensywa, tak zwana Fall Blau, czyli operacja błękitna, to część sił zostaje skierowanych do niby łatwego zwycięstwa pod Stalingradem. Wydawało się, że to miasto zostanie zajęte, to stanie się symbolem. No nic bardziej mylnego. Sowieci również przyjęli, że to będzie ważne miejsce, zaczęli komasować swoje siły. No i kiedy Hitler ogłosił, że Stalingrad jest w jego rękach, to dosłownie kilka tygodni później wojska sowieckie zamykają ten kocioł i rozpoczyna się walka na o tych śmierć ludzi, i życie, którzy tam są. Dokładnie. Jest most powietrzny, gdzie obiecywał Göring, że będą dostawy i to zaopatrzenie dla całego tam wojska, które się znajduje. No i takim ostatecznym punktem to jest próba ratowania tego kotła przez genialnego dowódcę Mannsteina, który właśnie wysyła oddziały pancerne w trudnych warunkach i dochodzi na kilkadziesiąt kilometrów i prosi Paulusa, żeby jednak ruszył w jego stronę. No niestety Paulus, wiedząc, że są okopani i ciężko im się będzie przebijać w obliczu wojsk sowieckich, podejmuje dramatyczną decyzję, że jednak zostajemy w Stalingradzie i to był ostatni moment, kiedy mogli się ewakuować. Potem już jest tylko gorzej. No i wiemy, jaki jest efekt końcowy. Dostaje awans, ale ten awans zostaje spożytkowany tylko na kapitulację. Hitler myślał, że zachowa się honorowo i popełni samobójstwo, a on wybrał kapitulację. I współpracę z Sowietami, zresztą również po II wojnie światowej był traktowany jako taki agent sowiecki. Miało to też uratować część żołnierzy z tej niewoli, ale przypomnę, że z tych liczb, które pani podała, do Niemiec wróci tylko 9 tysięcy Niemców. To jest po prostu przerażająca katastrofa Wehrmachtu i punkt przełomowy w II wojnie światowej, co byśmy nie uważali, Kursk czy Stalingrad. Zdecydowanie Stalingrad to jest moment, kiedy się coś przekręca w tej machinerii niemieckiej. O przełomowych w historii świata bitwach opowiadał dziś Piotr Solecki, historyk. Dziękuję bardzo. Eureka.